do kibiców, puścił oko także do nas. A jeżeli chodzi o Jespera, oczywiście, on sam pewnie musi ocenić po treningu tak naprawdę, jak się czuje, czy jest gotowy na 100%. Wiemy, że Jesper jest bardzo odpowiedzialny, jeżeli chodzi o podejmowanie takich decyzji, więc jeżeli on nie będzie gotowy na 100%, no to zapewne szczerze to powie, ale bądźmy dobrej myśli. Jest tutaj, widzimy, trenuje, normalnie wykonuje wszystkie ćwiczenia, więc mamy nadzieję, że także i jego jutro zobaczymy od pierwszej minuty. Wspomniałeś o tej nieobecności na jutro Sofiana Amrabata. Za chwilę też powiemy więcej o tym, co się wydarzyło na konferencji prasowej Fiorentiny, ale ja tak przed chwilą spoglądałem na trenujących teraz taki trening strzelecki odbywających piłkarzy Lecha Poznań i nie wiem, czy Maciej Springer, bo jeszcze nie przedstawiłem naszego wspaniałego operatora. Maciej Springer dzisiaj pokazuje wam obrazki z tego treningu. No przed chwilą mieliśmy sytuację niemal bliźniaczą do tego, co wydarzyło się przed tygodniem przy Bułgarskiej. Czyli... Na pewno możemy osiągnąć znacznie lepszy wynik niż miał to miejsce w ubiegły czwartek. Tego życzymy sobie, tego życzymy piłkarzom Lecha Poznań oraz jego kibicom, bo szczerze powiedziawszy wiemy, że Lech Poznań nawet na tle tak silnej, klasowej drużyny o tak wyrównanym, mocnym, szerokim składzie potrafi zaprezentować się z kapitalnej strony, o czym przekonało się chociażby Villarreal nie tak dawno temu, bo przecież na początku listopada, o czym przekonało się Djurgården przegrywając w meczu 5-0 czy też Bodo, czyli drużyna, która osiągnęła ten sam etap rozgrywek europejskich, co Lech Poznań w tym roku, tylko że przed rokiem. No a o tym, że Lech Poznań na Artemio Franki wygrać może, no to przekonaliśmy się 8 lat temu mniej więcej, no może trochę.